ofertę dnie na dzisiejszym pokazie, który ma na celu ukazać Państwu, dlaczego ratownicy tak często odganiają Państwa od falochronu i jakie niebezpieczeństwa wiążą się z tymi właśnie drewnianymi palikami, na których stoi. Proszę Państwa, pierwsza sprawa to przede wszystkim bezwzględny zakaz wchodzenia na te drewniane paliki, na nasze falochrony, ponieważ są one bardzo śliskie, obrośnięte glonami oraz innymi śliskimi substancjami, a upadek z takiego falochronu będzie wiązał się z wpadaniem do rowów przy falochronach, o których zaraz parę słów. Tak jak Państwo teraz widzą, przy lewym falochronie ratownik jest 5 metrów od dużej płycizny, która jest na środku kąpieliska. Tam, tak jak widzimy, teraz ratownik wychodzi, stoi, ma wodę do kolan. Dla dzieci jest to woda do pasa, wydawałoby się bezpieczna odległość. Jednak już 3-4 metry od falochronu rozpoczyna się bardzo głęboki ruch. Te rowy osiągają 4-5 metrów głębokości. Powstają one w taki sposób, że idąca fala wymywa spod falochronu piasek, tworząc bardzo szerokie i bardzo głębokie rowy. Tak jak mówię, do 4-5 metrów głębokości. Dla osób słabo pływających, ale nawet dla osób o bardzo dobrych umiejętnościach pływackich, bez sprzętu, odpowiedniej wiedzy, umiejętności, taka kąpiel przy falochronach kończy się najczęściej bardzo dużym nieszczęściem. Proszę Państwa, przede wszystkim falochrony również obrośnięte są takimi małymi muszelkami, pomyłkami. Dlatego każdy wypadek na terenie falochronu, zawieszenie się na falochronie, ponieważ osoba, która często zaczyna tonąć na terenie bliskim falochronowi, zaczyna łapać się tego drewnianego palika. Paliki są obrośnięte, dlatego każda taka sytuacja bliskiego zetknięcia się z falochronem kończy się bardzo głębokimi, ciętymi, brzydko gojącymi się szarpanymi ranami. Proszę Państwa, przede wszystkim prosimy porozmawiać ze swoimi dziećmi, szczególnie uczulić je na to, żeby kąpały się jak najdalej od falochronu. Dzieci myślą, że te drewniane paliki w momencie wchodzenia do wody, kiedy będzie tak głęboko, zapewnią im bezpieczeństwo, bo będą miały się na czym podeprzeć. Jest to jak najbardziej mylna myśl. Tak jak widzimy w tej sytuacji, pan, nasz ratownik jest bardzo wysoki, a głębokość jest około 2,5 metra. Od samego wejścia rozpoczyna się bardzo głęboki ruch. Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na dzieci. Dzieci często biegają z wiaderkami, z różnymi zabawkami do wody. Chcą nabrać wody, chcą umyć zabawki. Biegają blisko falochronu. Ten ruch rozpoczyna się już praktycznie od samego wejścia do wody. Przy falochronach jest bardzo niebezpiecznie. Prosimy szczególnie uczulić na to dzieci, żeby tą wodę czy zabawę prowadziły na samym środku kąpieliska. Tak jak widzimy, jest to kawałeczek od wejścia do wody, a jest już bardzo głęboko. Dla takiego malucha będzie to już głębokość nagrywająca, bo praktycznie do szyi, jeśli nie głębiej. Proszę Państwa, kolejną sprawą są kółka, materacyki, krokodyle, delfiny, inne zabawki. Oczywiście, wszystko dla ludzi. Ale proszę Państwa, z tymi zabawkami zawsze na środku kąpieliska. I kiedy jest mocniejszy wiatr, większa fala, tak jak dzisiaj. Warto pozostawić te zabawki przy kocyku, przy parawanie. Przyjdzie lepsza pogoda, mniejszy wiatr. Będzie można wtedy bawić się z takimi zabawkami. Proszę Państwa, nasze kąpieliska są bardzo szerokie, dlatego każdy na środku kąpieliska w odpowiedniej tej 10-15-metrowej odległości od falochronu znajdzie dla siebie sporo miejsca, żeby się ochłodzić, żeby zażyć kąpieli. Środek kąpieliska zazwyczaj jest jak najbardziej bezpieczny.
dlatego tam można spokojnie zażywać tej kąpieli. Proszę Państwa, jeszcze kolejną sprawą są piłki i inne zabawki, które często w trakcie zabawy wpadają do wody i są blisko falochronu. Proszę uczulić dzieci, aby po te zabawki nie wchodziły. Szczególnie po piłki, kiedy są w trasie piłka idzie pod falochron, niestety biegniemy po piłkę. Proszę tego nie robić. Proszę